Okej. Fajnie, fajnie, fajnie. Od dzisiaj jestem pełnoprawnym mężczyzną. Przeszedłem dziś mą inicjację. Dlatego moja głowa jest ogolona i pokolorowana czerwoną ochrą. Już wkrótce będę mógł się ożenić. Fajna akcja. Moje gratulacje. Fajnie, łysy, fajny. Witaj w naszej wiosce. Jesteśmy Masajami, czyli ludźmi, którzy mają stada. Spoko, czemu jesteś łysa? Witaj w naszej wiosce. Czemu jesteś łysa? Czemu się ogoliłaś na łyso? To też jest wasza tradycja, że kobity się na łyso opierdzielają? Dobra, tutaj chyba nie mam już nic za bardzo co do roboty, tak mi się wydaje. Więc teraz trzeba pomyśleć, co mamy dalej zrobić. Co my w ogóle mamy, prawdę mówiąc? Mamy dziób ptaka. I mamy owoc. Ten owoc wydaje mi się, że możemy dać tej rybce tam wiecie, pod wodą. Tak mi się wydaje. To śmiesznie wyglądało, że czarna dziura była obok tego ziomka. No, długo mnie nie było, naprawdę długo mnie nie było. Więc siema siema, witam serdecznie. Nie, ona nie chce tej ryby, ja pierniczę. Oj, przypadkowo tutaj menu mi się wcisnęło, przepraszam najmocniej. Tak to jest, takie są uroki grania na emulatorze. To, jak nie tutaj, to mam wrażenie, że musimy wrócić się z powrotem do Transylwanii i tam coś zrobić. Tak więc Transylwania, wracam z powrotem. Nie wiem, czemu lubię na to Transylwania mówić, powiem szczerze. Lubię na to Transylwania mówić, kurcze pieczone. Gdzie jest mamut? Ej, gdzie jest mamut? Serio? Czemu Nathan nie pilnuje tego mamuta? Przecież on może tutaj po chacie grasować. Oh. Dobra, już wiem, gdzie jest mamut. Niech ktoś otworzy okno. Tak właśnie, moi drodzy, działa wentylator sprzed 100 lat. Że oni nie mają wentylatora. A, dobra, okej, dobra. Nieważne. Fuj, aż tutaj zaśmierdziało. Fuj. Zobaczmy. Nie dostaniesz gołąbka, dopóki nie dokończysz wątróbki. Tak, tylko ty pozostałeś przy przystawkach. Pospiesz się trochę. Delektuję się. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal, niż zjem wątrobę jakiegoś biednego zwierzęcia. To barbarzyństwo! Rosyjski royal. Jakiś drink. Te wyrafinowane potrawy musiały kosztować majątek. Nie chcę, dziękuję, nie lubię. Prowadzę bezsensowne rozmowy. Jem odrażającego ptaka. Kiedy wreszcie ujrzę słynne zęby? Jestem wegetarianką. Zadowolę się wodą. Jak uważasz, ale to jest woda wołowa, moja droga. To był tylko żarcik. Klaudio, powiedz jej. To taki żarcik bardzo bogatych ludzi, pani Izumi. Wyrobi się pani. Niech was nie dotknie słów mojej kłębia, lecz za skarby żadne ja nie zjem gołębia. Te gołąbki są boskie. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Ktokolwiek powiedział, że gołąb jest bezwartościowym ptakiem, nigdy nie spożywał go w tym sosie. Sam
sama upiekłam te ciastka z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz mogą być już one trochę twarde, ale nic to. Jeśli ktoś złamałby sobie ząb, znam doskonałego dentystę. Jedno ciasteczko dziennie i serduszko jak dzwon murowane. To taki żarcik z tym dentystą widzę, bardzo, bardzo udany żarcik. Wszyscy się zaśmiali oprócz mnie. Bo dla mnie to trochę taki sucharek był. No ale no, wiecie, dla mnie może to być suchar, a ich może dosłownie rozbawić do łez, tak więc no. O gustach się nie dyskutuje, jak to się mówi. Chyba wiem, co teraz trzeba zrobić. Jeśli nie tamten owoc, to wydaje mi się, że to ciastko twarde jak skała będzie dobre dla tej rybki, która sobie tam pływa w oceanie. Tak więc idźmy ją nakarmić. Lecimy z koksem, proszę państwa. Spróbujmy. Nie to. O, pasuje. Więc chyba tak. Proszę. Co tam masz? Pieczone smakołyki. Brzmi apetycznie. Auć! Złamałem ząb. Przykro mi, rybeńko. Czy ty wiesz, ile kosztuje dobry dentysta? Czy ty wiesz, ile... Przykro mi, rybeńko. To jest dobre. Różowy tylko jest w stanie powiedzieć, przykro mi, rybeńko. A ta rybka już jest załamana, no bo hehe. No, wiecie, dentysta i te sprawy, no nie? Nie stać ta rybka na dentystę. Mamy ząbek. Na co mi się te wszystkie rzeczy przydadzą teraz? Ząbek? Wiem! Wiem, na co mi się chyba ząb przyda. Ale to tylko jest moje gdybanie. Przecież tym zębem... można z tego zęba zrobić ostrze? Tak? I z tego ostrza zrobić tatuaż. Czyli do tamtej tej, do tamtej dżungli chyba się nada. Tak mi się wydaje. No to lecimy do dżungli Borneo. Może faktycznie moja rozkmina będzie tą właściwą rozkminą. Mam taką nadzieję. Pamiętam dlatego, że kiedyś oglądałem tą Martynę Wojciechowską na krańcu świata i ona, pamiętam, że była właśnie gdzieś w którymś z tych kontynentów i tak też sobie robili tatuaże, więc wydaje mi się, że to może być to. Nie jesteś nośnikiem ludzkiej duszy. Dobrze kminiłem, ale nie mam chyba jeszcze jednej rzeczy. Musi być jakiś sposób, aby uwolnić te maleństwa. Coś musiało stać się samcowi. Nie powrócił już od kilku dni. Pisklęta nie potrafią się wydostać. Ich dzioby są jeszcze maleńkie i słabe. No to może tym zębem to otworzymy? Pokażę im dziób tukana. Pomyślą, że to tatuś i wreszcie wylecą z tej dziupli. Zdumiewające! Niesamowite! Uwiecznimy to wydarzenie tatuażem. Mam korzenie, które dadzą kolor. Potrzeba jedynie czegoś ostrego do wykonania malunku. Mówiłem, że chodzi o tatuaż? Dobrze kminiłem. Ząb Mureny! Doskonale! To jako dowód naszej wdzięczności. Dzięki. Musimy kontynuować naszą wędrówkę. Okej. Za wysoko. Nie dosięgnę.
Nic innego nie mamy. Tutaj, tukanie, no chodź tutaj maleńki, podejdź. Nie zrobię ci krzywdy. Skakuj, mały. Mam dla ciebie zadanie do wykonania. Widzicie? Ale ładnie to rozkminiłem w tym momencie. Kurczę pieczone. Ale dobrze, dobrze. To tutaj już nie mamy nic do roboty, tak na dobrą sprawę. Co mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy, tak więc... Myślę, że warto byłoby już teraz wrócić do tego... Australii? Czekajcie, wait a second. Mamy tak. Grecja, Indonezja, Izrael, Kenia i Rosja. Byliśmy już w Rosji, czyli na Syberii. Byliśmy już w Izraelu, więc prawdopodobnie będziemy musieli lecieć do Indonezji, bo jesteśmy w Kenii obecnie. Dobra. Zawsze możesz wrócić na łódź. No mogę zawsze wrócić na łódź, nawet skorzystam z tego. Dziękuję za taką propozycję. Nie do odrzucenia zresztą. Moi drodzy, ja jestem cymbałem. Tyle mam wam do powiedzenia. Jestem cymbałem. To jest Kenia, a tam była Indonezja. Jeżeli mówiłem na odwrót, to sorry. Świetna robota, przyjacielu. Przyjmij to w podzięce. Na zdrowie. Kurczę, niekiedy naprawdę żałuję, że jestem postacią rysunkową. No cóż, może szampan przyda się na przyjęciu. Właśnie, teraz możemy wrócić do kurde Transylwanii. To jest to, moi drodzy. Patrzcie, kurde, jak ładnie to rozkminione jest. Naprawdę. Serio. Dobrze. Wróćmy do Transylwanii. Teraz weźmiemy sobie, kurde, tego gołąbka, którego tam nie chce zjeść ten... O Jezu, jak on teraz miał. Widzicie? Ja mam taką tendencję, że ja potrafię zapomnieć imiona postaci. No ale pamiętam, że Violet to jest teraz taka dziewczyna, która jest śpiącą królewną. Nathan, który jest młodym czarodziejem, ale mu nie wychodzi. No kurczę. Jest jeszcze Wiaderny, który ciągle nas obserwuje przez całą grę. Tak więc no. Idziemy dać mu kurde wino, czy tam szampan, czy nie wiem co to tam było w sumie. W każdym razie alkohol procentowy. No myślę, że tutaj nikt nie powinien mieć nikomu nic za złe, hehe. Chociaż gra dla dzieci, a szampany procentowe. Trochę nie tak. Coś tu jest nie tak. Dostaniesz butelkę importowanych bąbelków w zamian za wątróbkę. Wątroba? Chcesz moją wątrobę? Nie twoją wątrobę, tylko tę drugą. Zapasową. Dobra, umowa stoi. No i jak gitara. Dobra, to nie były gołąbki, tylko wątróbka, więc... Przepraszam za ponownie wprowadzenie w błąd, przez to, że oni tu o tych gołąbkach gadali, to mi się tak jakoś skojarzyło. Ale poleciał! Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, czy teraz będziemy mieli coś, co ruszy tutaj trochę do przodu. Czy ktoś chce wątróbkę? Czy to wątróbka? Dziękuję ci bardzo, mogę teraz świętować narodziny dziecka. Wkrótce ruszymy na lepsze ziemie. Kochanie, różowa pantera ofiarował nam wielką wątróbkę. Fajowo, nie? Dziękuję ci raz jeszcze. Uczyniłeś dobrą rzecz. Czemu zatem jesteś smutny? Pewna bardzo mała dziewczynka zachorowała. Nie może się obudzić. Cóż za okrutna tragedia! Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Pozwól, że zasugeruję ci pewną pieśń. To Olapa Oibor Inkera. Co to znaczy? Dzieci są najjaśniejszym księżycem. Kumam. Może gdybyś skierował te słowa do czerwonego boga, zlitowałby się nad tobą i tym dzieckiem. Widzisz, istnieje dwóch bogów. Czerwony bóg i czarny bóg. Czarny jest dobry, czerwony zaś zły. Czarny istnieje tuż przy nas, czerwony zaś nad nami. Zaraz. Twoja głowa jest czerwona. Proszę, naucz mnie swojej błagalnej modlitwy. To nie jest tak do końca błagalna modlitwa. To raczej stara pieśń. Wierz mi, ja już to tak zaaranżuję, że wyjdzie błagalny tekst pierwsza klasa.
No więc jak to szło? Olapa oibor inkera. Olapa oibor inkera. Dzięki! Pomogłeś mi bardziej niż myślisz. Okej, okay, i tutaj już z nikim chyba nie wejdę w interakcję. Piękna pieśń, nie będę tego ukrywał. Witaj w naszej wiosce. Dobra, to już było. Więc możemy się teraz cofnąć i chyba wrócić do Transylwanii. Nic innego nam już nie zostało, tak prawdę mówiąc tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo już z nikim chyba w interakcję nie wejdę. Dobra, to już było. Elo, trzymaj się, cześć i ciepło. Trzymaj się, cześć i ciepło, co? Co ja gadam? Teraz już nawet tam nie mogę wrócić, bo tam balonu nie ma, więc widzicie, o co chodzi. Mam błagalną mowę czerwonej głowy. Dosłownie. W porządku. Potrzebujemy jeszcze nośnika ludzkiej duszy. Co by to nie miało znaczyć? Pióro nośnika dusz. Oka może być. Świetna robota! Co ja bym bez ciebie zrobił? A ty masz cały czas tańczyć! Czemu nie zadziałało? Nie powinieneś rzucić jakiegoś zaklęcia czy coś w tym stylu? Abrakadabra, hokus pokus, maramokus! Ciężko mi to wyjaśnić, ale na samym początku czułem jakąś wielką moc, która cały czas mi pomagała, ale teraz ona gdzieś wyparowała. Samemu nic nie zdziałam. Nic nie wyczaruję. Musisz próbować dalej, Natanie. Nie możesz się poddawać. Nie umiem. Nie potrafię. Czegoś nam nadal brakuje, kurde. Ula, ujbol, irkiera. Czego nam może brakować? Kilku warzyw. A warzywa czasem nie były właśnie tutaj na tej, na stołówce? Tam, gdzie oni wszyscy siedzą? Tak mi się wydaje właśnie, że chyba tam. Jak już bym miał szukać. Zobaczmy. Może tam będzie, bo raczej wątpię, że już w tamtych miejscach, gdzie byłem, bo tam już wszystko zrobiłem. Więc jak już, to tutaj czegoś brakuje. Grecka sałatka. Na pewno doda odpowiedniego smaczku do naszego zaklęcia. Nie no, kurde, serio? Różowy, ty żeś serio to zrobił, naprawdę? A oni w ogóle nic, tak jak gdyby nigdy nic. Siedzą, kurde, a ten co zabiera? Wywalone ma. Co chłop zrobił? Co ta różowa pantera zrobiła? Ja pierniczę. To chyba nie jest jeszcze gotowe, mój drogi. Zdaje się, że będę potrzebował jeszcze kilku warzyw, aby zaklęcie zadziałało. Ech, ty przystojniaku. To nie wygląda na robotę mojej mamy. Fuj. Siema, Violet, fajna drzemka.
To nie wygląda za dobrze, moi drodzy, co tu się teraz wydarzyło. To nie wygląda za dobrze. Mam pewne obawy. Więc może zobaczmy, gdzie Violet poleciała. Chociaż wydaje mi się, że poleciała właśnie tam, gdzie oni wszyscy siedzą i wpierdziczają. To nie, to się źle skończy, to się kurczę źle skończy. Mogę wszystko wyjaśnić. Wyjaśnić co, serduszko? Czy ona... czy ty? Czy ona co? Czy ty co, kotku? O, nieważne. A teraz to, na co wszyscy czekaliście, bez zbędnych opóźnień. Niechaj będzie dane mi przedstawić... Słynna kolekcja zemboli. Chcę nabyć całość. Ile? Och, to nie fair. On nie może wykupić całości. Niektórzy z nas chcą nabyć pojedyncze zęby. Masz pecha. Mam kupę kasy i chcę wszystkie. Drogie panie i drodzy panowie, powstrzymajcie emocje. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć jakieś porozumienie, które zadowoli przede wszystkim mnie. Pozwalamy jej warczeć, ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złych psy. Co to jest? Ile za to chcecie? Nie sądzę, aby to było na sprzedaż. Prawda, kochanie? Oczywiście, że jest, Pączuszku. O, to pańska córka, panie Izumi. Czy ona ma atak astmy? To najdziwniejsza impreza, na jakiej byłem. Rany boskie, ale wyczesana akcja. Uwaga! Jestem złym duchem Echidny! Opętałam Violet! Cześć! Cześć, Echidna! 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 Zamknij się! Czy ktoś z was bawił się czarną magią? Przez dziwny splot zaklęć mój duch znalazł się w ciele tego bachora! Żadnego bachora! To moja córeczka! Nieistotne! Teraz wszyscy mamy problem! Aby dokonać aktu egzorcyzmu, musicie się natychmiast skontaktować z najpotężniejszą istotą kosmosu! Ale jak uda nam się ściągnąć tutaj Rickiego Martina w tak krótkim czasie? A kto mówi, że to ma być Martin? Dla mnie jak nic chodzi o Andrzeja. Gołotę oczywiście. Tego faceta nic nie jest w stanie powstrzymać. Chyba chodzi o Zeusa. Zeus? Echidna była przerażającym potworem w greckiej mitologii. Górną część ciała miała kobiety, dolną zaś ohydnego węża. Z waszej krótkiej wymiany zdań wynika, iż kwestia osoby najpotężniejszej w kosmosie jest dość względna. Dlatego też podejrzewam, że z punktu widzenia potwora, który opętał to lewitujące dziecko, najpotężniejszy jest Zeus. Oj, obawiam się, że muszę wybrać się na Olimp. Szczyt, na którym greccy bogowie relaksowali się pijąc hektolitry ambrozy. Echidna. No, na bank. Jak ona jest z tego. Z ludu Naklsa, bez kitu. Tylko Nakls jest Echidną. Jedyną w swoim rodzaju. Ajajajajajajaj, nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Violet teraz jest jakimś, kurde, zombiakiem. Więc pozostaje nam już tylko do Grecji się udać, bo to jest chyba ostatnie miejsce, gdzie musimy odwiedzić. Więc tak naprawdę następnym razem przejdziemy już całą grę, kurcze pieczone. No, byliśmy już w Indonezji, w Izraelu, w Kenii i w Rosji, więc tylko w Grecji nie byliśmy.
Moi drodzy. A gdzie ten ptak? On był i co, znikł? Gdzie on jest, kurde? No, tylko Grecja nam została. Tak więc zapiszemy sobie w Grecji i na dzisiaj kończymy tę sesję. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Ale dobra, zanim się pożegnam, to zobaczymy, czy coś tutaj będzie jeszcze gadane na początku. Ostatnie z brakujących kart. No więc tak, jadę sobie grzecznie, a ten baran jak nie wyjedzie tym swoim zaprzęgiem na środek skrzyżowania. Jestem bogiem wina i dobrej zabawy i powiadam wam, jeśli on... Przepraszam, Zeusie, ale ja mówię prawdę, powtórzę to na kolegium. Chyba z nikim już nie mogę gadać, na tę chwilę przynajmniej. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego w sekcji komentarzy. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i podoba wam się content, jaki tu robię, no to zostawcie subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj, które publikuję. Zachęcam wbić w opis, gdyż są tam moje socjale, czyli między innymi mój Twitter, na którym od czasu do czasu coś piszę, Instagram, na którym daję zdjęcia i informuję was o odcinkach, jeżeli na YouTubie nie ma powiadomień, fanpage, na który od czasu do czasu staram się odpisywać i też informować o odcinkach, grupa na Facebooku, gdyż na Facebooku i na Discordzie się ze sobą integrujemy, a przynajmniej się staram integrować z ludźmi. Nie zawsze to wychodzi, bo czasami po prostu w nadzwyczajnym świecie człowiek nie ma czasu. No i tyle. Nagrywałem to 17 maja o godzinie 11:55. Życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Hokus Pokus, Pantera i nie tylko. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!